Witam widzowie. Dzisiaj bez przywitania, bo odcinek został podzielony na dwie części, tak jak mówiłem wczoraj, więc witam się z przyszłości. Co widzowie, zapraszam na odcinek. Miłego oglądania. To jest jakiś potwór, ta laska na bak. Dziwnie chodzi. Normalnie kurwa zatrzyma ręce. O, wiedziałem kurwa. Ona jest jakimś wielkim pająkiem. Za szybko biegała, kurwa. Kosmici. Od początku wiedziałem. Ona za szybko biegała, no. O kurwa. No i widzicie, o kurwa, co do pizdy jebanej, od początku wiedziałem, że coś mi tu nie gra. A Czechu mówił, tak? Nie bądź simpem. Czechu mnie mówił, kurwa, nie bądź simpem, nie szanujemy, nie gadamy, mamy to w pizdzie. Grinding, nagrywanie, siłownia, ćwiczenia, kurwa, rodzina, pieniądze. Nie mówił? Coś się mu kurwa laski zachciało. No i co ja kurwa zrobię, że ja to rozbujam, bo to max mogę zrobić, rozbujesz kurwa. O. Kurwa. Ło! A! Czerep jej kurwa. Jeszcze raz i w czerep. Pach! Jeszcze raz w czerep. Nie mogę już. Co mam teraz robić? Jakieś pomysły? Halo, kurwa. A! Widzę jej cień, wypierdalaj smato. Obawiam się... Pach! A ja na nią wejdę i co? Przeskoczę ją. Nie mam pomysłu kurwa co zrobić. Rozbuję się tutaj i do tego? Nie, brak pomysłu, ja chuj. Nie wiem co ja mam zrobić. O. Okej. To jest a ty, ale serio, nie wiem co ja mam zrobić. My mamy z nią tak walczyć? To jest kurwa walka z bossem? Pa! Nie, no nie wiem co ja mam kurwa zrobić, no. No nie wiem. Jedynym rozwiązaniem jakimś logicznym wydaje mi się do tej dziury, ale... Chyba nie, chyba my ją mamy po prostu rozpierdolić. Przecież bije ją. Rozpędu kurewkę. Pach! Jak to? Pach! No przecież... Pach! Dobrze. Wyrwij jej kurwa. Nie wiem, no wyrwij jej, nie wiem. Tego, nogę czy coś. Bo młody kurwa też nic nie potrafi. Więc się kręci w kółko. Brak pomysłu kurwa nic, no wyrwij nogę. O, dobrze ty. O kurwa ty, naprawdę jej wyrwałem nogę. Ale jaja. Nie sądziłem kurwa, że mój plan zadziała. Biegnij, biegnij. I mody. Pach! Matę, nie. Pach! I wyrywamy nóżkę, i nóżkę, kurwa. Pach, smacie. Szybko uciekamy. Zwodzimy. Pach! Dobra, rozpęd. I pach, smacie.
O, odbiła nas, pach. Inuska, nuska. Gadajcie, widzowie, jak łapiecie pająka, to kurwa nie wyrywajcie mu nóg. O, niech pies rzuci kurwa kością ten, kto chociaż raz nie wyrwał nogi pająkowi, no nie? Ale nie róbcie tak, bo straszne skurwysyństwo jest. Pach. Chyba, że pająk będzie miał tutaj kurwa 3,5 metra, to myślę, że wtedy... Wtedy kurwa masz pasa na to. Wtedy możesz. Kurwa, przestań mnie. Przestań mnie gonić. Ale muzyczka w ogóle leci. O! Chyba kurwa nie pozbieramy z tego. Nieważne. Zapomniałem, że to w miarę family friendly gierka. Nie no. Ja po prostu pozostanę zawsze idiotą. Do końca życia już taki będę. Idziemy w lewo, w prawo, idziemy kurwa, idziemy. Okej, okay, szybka odpowiedź. Mamy to! Jest to drzewo, do którego mieliśmy dojść, kurwa. Jebu. Ty, to wypadałoby teraz na pewno już nie kończyć odcinka, nie ma szansu, to pewnie końcowa jest. Jeszcze sobie zobaczę, na ile zostało gameplaya. Po cutscence. Chyba, że już będzie koniec. I ewentualnie przełożę to na jutro, albo zostawię na dzisiaj. Zobaczymy. I muszę udać się do toalety, widzowie, bo już, kurwa, nie myślę trzeźwo. Ale fajnie, że jest green screen. Zajebij się. Fajnie, może więcej widzicie, nie? Nie zajmuję aż takiej tak dużej przestrzeni. To ma moja twarz, ale... Poza tym możecie zauważyć jakieś detale jeszcze w tle. To chyba w miarę git. I w miarę fajne. Musimy zdobyć pewnie kurwa jakieś liście, plemniki drzewa, coś. To szybko. Jo, ja tylko zobaczę, ile jeszcze zostało gierki. Dobra, widzowie, zostało około 20 minut jeszcze gameplaya. Nie chcę kończyć teraz i zostawiać was z 20 minutami, więc po co ja to mówię, bo ja wam to powiem na odcinku, więc kontynuujmy. Zrobimy po prostu tak, że teraz jedną postacią gram, zajebiście. Podzielę to po prostu na pół i gdzieś tam 10 minut temu skończył się poprzedni odcinek dla mnie i teraz zaczyna się nowy, jak już zaczął z 5 minut temu. Dobra, trzeba zebrać. Czas nas chyba goni, kurwa, czy coś. Nie wiem, czy coś goni nas jeszcze. Mam nadzieję, że tylko czas. Chociaż w tym wypadku aktualnie sterujemy jedną postacią. Więc nie jest to, kurczę, wcale takie trudne. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Zobaczymy, ile jeszcze gameplaya mi zostało. Mi osobiście, no nie? Bo to, że tego gameplaya zostało komuś 20 minut, to nie znaczy, że mi zostało 20 minut, więc nie wiem, jak to podzielimy, ja to nagrywam sobie longiem. Zresztą nie wiem, to po co to teraz mówię. Tak was wszystko wyjaśnię. Dobra, po krawędzi. To jest niesamowite, ale mi się przypomniało, teraz mi się przypomniało, jakoś jak XQC.
Teraz mi się przypomniało, to ja teraz nie wiem, że tego, że przecież gościu z Mission Impossible, jak on ma, Tom Cruise. Wszystkie te takie stuny jak latanie na samolocie czy coś, on kurwa naprawdę lata na tym samolocie. Jebanie, przyczepiają go kurwa do samolotu, rozumiesz? Kumasz? I on na tym samolocie kurwa przypięty linami leci. Crazy, crazy man. Oj, coś czuję, że jak jest takie gniazdo, to będzie mnie też coś kurwa innego gonić. Wielka oaza. Miejsce na spermę bogów. Woda życia. Coś. No chapaj, no kurwa, brat się umiera, debilu. Blum, 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 kurwa, szybciej. Blum, blum, blum. Pach, 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 pach. Dobrata, 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 go. Ale ślimak. No w ogóle, że fakt, że ktoś mówi, że tego. Że płakał, to jest jedyna gra, na której płakał, to zgaduję, że i stary nam umrze i brata, aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia. Nigdy o tym nie czytałem, więc nie jest to żaden spoiler, jeżeli o to chodzi, widzowie. Nigdy nikt mi nie powiedział, jak to będzie wyglądać, więc nie wiem. Nie wiem, a tak tylko mówię na podstawie jednego komentarza. Że tak według mnie się stanie. A jak ktoś to pisał, to chyba ma 8 lat, kurwa. Albo bardzo musi być uczuciowy. Szczególnie, że tu nie ma dialogów, nie ma za bardzo jak się tutaj wczuć. Czuć w gierkę. Żyć z bohaterami tak samo, tak jak mieliśmy na przykład w Life is Strange, na którym, który znajdziecie na moim drugim kanale, tam ryczałem jak dziecko pod koniec. Byłem, 3 dni byłem zmiecony, kurwa, jak skończyliśmy Life is Strange. Ale tam było to bardzo podobne do... Ten świat ludzki był. Było bardzo łatwo połączyć się z bohaterami. Bohaterzy mówili. To co się działo jakby w życiu realnym. Pomijając fakt, że działy się tam nierealne rzeczy. Jakby było osadzone w życiu realnym. Postacie mówiły. Miały takie problemy jak każdy nastolatek, każde dziecko, każdy młody dorosły. Tam mogliśmy się z nimi utożsamiać. Tutaj jest trochę inaczej. Świat jest nierealny, postaci nie mówią. Nie wiemy, jakie mają problemy. Ciężko by mi się było z nimi jakoś utożsamić. To ten młody ma zajebistego fryza. No ale fryz to ma szyfito. Taki, no, kozacki. Jeżowy. Fajny fryz. Dziwnie bym wyglądał na każdym w sumie innym człowieku, na przykład na mnie, byłem taki XQC style, tylko jeszcze bardziej takie uszyste. Ja mam brata wciągać? A we młody kurwa z werwą ty. Słuchaj, jest 11:06, nie mam kurwa czasu. Młody. Ale psuje imersję, wiem, widzą. Ciekawe, jestem ciekaw, czy ktoś to na przykład oglądał. A może kiedykolwiek w przyszłości, nie? Za 10 lat, bo ja wiem, że ten gameplay pewnie będzie miał 3 wyświetlenia. To jest gra niepopularna. Styl gry jest taki, no, na pewno nie na tyle popularny, żeby osiągnął jakiś wielki sukces.
Plus gra wyszła 8 lat temu, już nagrałem kurwa każdy. Tego co teraz widziałem, myślałem, że jestem wyjątkowy, mówię, o tutaj z tego. YouTuberzy wielcy nie nagrywałem pierwszy ten, pach, Disoski 200 tysięcy w 7, mówię, okej, fajnie. No to, kozacka, kozacka gierka. Ale 8 lat temu nagrał pewnie w HD, tutaj normalnie 2K, 2020, elegancko jest. Chcę odświeżyć, kurwa. Wykocanie krawędzi razy 16, kurwa. Komputer płonie. No ale jestem ciekaw, czy ktokolwiek płacze, jeżeli kurwa psuje mój message, to przepraszam najmocniej. Może też powinniśmy, może spróbuję widzowie, no czekajcie. Dobra, trochę się udało. Więc widać, jest lekkie wzruszenie. Udało się, widzowie, jest wzruszenie. Nie widać tego na pewno na kamerce, bo było wzruszenie lekkie. Ale udało się. Podobno technika do wywołania płaczu jest po pierwsze pomyśleć o czymś smutnym i faktycznie jakby się popłakać, ale jedną z technik jest spróbować ziewać z zamkniętymi ustami. To właśnie robię i to wywołuje u mnie łzy. Pewnie jakbym się skupił jeszcze 5 sekund, tak porobił 10, 20, 30, to faktycznie bym się popłakał. Musisz ziewać z zamkniętą buzią. Nasz kumple? Ale giga ptak. Mamy giga ptaka. My to chyba mi to najchętniej to byśmy kurwa z tej góry wielkiej jumpnęli sobie. No trzeba myśleć na pozytywy. Teraz na pewno jak będziemy potrzebowali tutaj wody życia, kurczę. No to będzie nam łatwiej się dostać. Sowo tym. Sowo gryfem. Jak w Harry Potterze. Ma taka scena, jak on leciał. Jakimś takim właśnie gryfie chyba, czy czymś takim. No, jak w Harry Potterze, 1:1. Znaczy 1:1, no nie przesadzajmy, ale teraz otworzy skrzydła, pach. No 1:1, dobra, teraz to już na pewno 1:1. To jest scena z Harry'ego Pottera. Jeszcze powinien tak nóżkami o wodę. Tak zrobił w Harry Potterze. No, Beskidu bardzo podobne. Ale jak my mieliśmy, kurwa, dostęp do drogocennej wody, to czemu my nie mieliśmy jakiegoś, kurwa, wielkiego plecaka? 13 rur PCV, żeby tutaj skonstruować jak najszybciej rurociąg do wioski czy coś. W ogóle nie myśleliśmy przyszłościowo, kurwa. Wzięliśmy kawałek tego butli powódzie od starego i co? Pół wylałem, kurwa, do brata. To i tak nie żył, więc było, kurwa, wziąć jeszcze więcej. Mam nadzieję, że sobie dolałem, a nie byłem takim idiotą. No i jeszcze jeden pozytyw jest. Drugą rękę mam wolną, kurwa, po raz pierwszy raz w tej grze. Od samego początku. To informacja tak zwana pozytywna. Pach. Nie no, jumpuj, młody, jumpuj. Pach. Halo? To są dwa te... Dwa skały... Dwa skała.
Dwa bułka. Dwa skała do skakania. Zastanawiam się, czy istnieje szansa, że ten brat mógł przeżyć. Tylko ja coś zgałganiłem. Może istnieje, skoro są dwie skały do skakania. Istnieje taka szansa, że moglibyśmy tu być razem z bratem. Jestem ciekaw. Na pewno sobie gdzieś tam na końcu sprawdzimy wszystkie zakończenia i czy jakieś opcjonalne zakończenie może było. Jak je uzyskać. Widzowie, właśnie poradnik, dlaczego nie powinniście wpierdalać grzybów. Ani jara dziela. Zioła. Dziela. Nie być zielarzem. Właśnie do tego, widzowie. Proszę nie być zielarzem. Szczególnie w tak młodym wieku. To hazrita. Idzie jak syfito. No idź kurwa, no co machasz, że nie, no. Nie rozumiem kurwa. Nie no. Otrząśnij się, o co ci chodzi? Co on zrobić? Patrzysz w dół, no smutno ci, rozumiem. Żyjo. Brat Dedek, rozumiem. Brak zaliczony został przez kurwa kobietę pająka. Spider Woman. Ale kurwa trzeba płynąć, rozumiesz? I się mam, to najwyżej utoniesz. No ale płyniesz, bo ja to odcinek nagrywam. Kurwa, otrząsij się trochę. To kurwa nie, ty. Dobra, nie wiem, co on ma zrobić, nie wiem, co on zrobić. Autentycznie. Widzimy się w takim razie za chwilkę. No widzowie, nie wiem, ta osoba, co tam zrobiła, ze trzy razy kliko kurwa do przodu i w końcu on poszedł. Naprawdę, stała tu, klikała do przodu i poszedł. A, spację klikłem. Czemu na spację poszedł? Okej, okay, dziwne, że na spację, jakaś nowa mechanika gierki, spoko. O kurwa, jest. Okej, ciekawe, że na spację mamy takie coś teraz. Wcześniej na spacji oczywiście skakałem bratem. Ja tak pomyślałem właśnie przez chwilę, że może jakiś brat mu pomoże, że właśnie jakiś przycisk. Chodźmy tutaj na górę, zobaczymy. A my chyba w ogóle tu mamy iść na górę. To jest w ogóle chyba miejsce docelowe nasze. Nie jestem w stanie zmienić kąta kamery. I ją obrócić delikatnie. I o, to miejsce docelowe, nie? Mission complete. Dobrze myślę? Nie? A tu... A! Nie no... A nie. Dobra, to my tu mieszkamy. Ty tu nas dla starej? Coś? Hop. Yo. Okej, czyli teraz interakcję robię z pacją. To jest nie jakby dom tego znachora, tylko to jest nasza chałupa. W sumie zajebista lokalizacja. Najlepsza w mieście. Najwyżej. Totalnie szefowie. Dobra, tylko żeby mi to nie wciąga... A nie, to nie jest ściągarka.
Ty, kiedy pierwszy raz. Wiadomo. Bez kitu, pewnie 1:1, kurwa. A jedna interakcja była normalna, a druga interakcja była bratowa, czyli z pacją. Dodam no sił. Siły. No kurwa, tutaj? Znowu brat dodaje nam siły? O kurczę. Doznachora, witam serdecznie. Witam. O, stary nawet przeżył. Akurat się nie spodziewałem. Już ząbek jest jebany. Ja, jak to? Jest to możliwe, że stary rudy, a my nie rudzi? Chyba jak dwie osoby są rude, to nie jest możliwe, że później dziecko nie jest rude. Chyba jak tam, nie wiem, blond czy coś, to... ta stara. Może młody też blond. Stary też zdedał? Se kumpla ułożyliśmy, kurwa, z kamlotów. W ogóle chyba w Anglii czy gdziekolwiek ruszanie takiego... W ogóle takie ruszanie takiego stożka kamieni jest, kurwa, nielegalne. Pamiętajcie o tym. Nie rób się tak. Nie wolno tak robić. Chuj wie czemu, ale tak jest, no. Może też... Oni to pewnie układali właśnie w jakiejś tutaj gesie, że ktoś umarł albo coś takiego i chcieli mu hołd złożyć. A ludzie przychodzą i tam 3000 lat to tak kurwa leży oni. Ale zabawa. 3000 lat temu ktoś kurwa sztukę stworzył i... Dupa. Witam. Może stary zmarł i cała chałupa nasza jest, chłopie. A przeżył. No i po imprezach wszystkie melanże, chłopie, co miałem teraz w bani. Melanże z wodą życia, kurwa. Wielkiego drzewa. Trochę bym się zesrał, jakby miał tutaj od razu dom i cmentarz. Głupi pomysł, wyjątkowo debilny. Jeszcze by to, nie dość, żeby ci siadało na banie, to jeszcze by ci przypominało o tym wszystkim. Chujowy pomysł. Wyjątkowo. Top, top, chujowy. Szczególnie na początku, bo później to tam... Później to spoko jest pamiętać, jakby na początku... No, przypominałoby ci się dało na banie. To co, kolejna część? Idziemy kurwa po kamień nieśmiertelności. Kamień odrodzenia, czy co? Bardzo fajna gierka. Top, top. Top, top gierka. Przyjemnie mi się grało, było miło, było... Siadałem, klikałem rozpocznij nagrywanie, gadałem głupoty. Turbo przyjemna. Na pewno ogramy sobie jeszcze jakieś gry tego twórcy. Tych twórców, ktokolwiek to robił. Chyba robiło trochę osób, zresztą widzicie teraz na ekranie, jedna osoba widzę tego nie zrobiła. Obczajmy, zobaczymy, może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Szczerze mówiąc, starałem się w swoim życiu omijać gry typu zręcznościowe, gry typu przygodowe. Nigdy mnie one nie bawiły jakoś mocno, chyba że grałem z kimś, to wtedy to były gry, z których czerpałem najwięcej fanu.
No ale solo to były zawsze tragiczne te gry. A tu się okazuje, że można zrobić dobrą grę ręcznościowo, przygodową na jednego gracza. Można. Myślę, że otworzyło mi to świat na nowe możliwości, nowe gry, które ogramy gdzieś tam w przyszłości. Czekam do końca, jeżeli będzie jakaś scena po napisach, jak zwykle wam pokażę. Ja zapraszam na inne serie, teraz Cartel Tycoon, albo no zobaczymy co będzie po tej serii, w każdym razie odcinki dwa razy dziennie. No i na pewno The Stanley Parable teraz ogrywam, nie wiem czy się już skończyła seria czy nie, ale można tam zajść i zobaczyć. Lajka z jednego, jeden komentarz, z jeden suba i z jeden dzwonek by było koks, i z jeden follow na Twitch i Instagrama i Discorda też możesz wejść. Do zobaczenia, widzimy się w następnej serii na tym kanale już jutro. Trzymajcie się ciepło, też. Nie ma sceny po napisach. Więc do zoba. Do zoba widzowie.